Witam serdecznie, moi drodzy, i powiem, że bardzo miło powitać tak wiele uśmiechniętych twarzy. Pozwólcie, są z nami pani minister, panowie ministrowie, panowie posłowie. Witam was wszystkich serdecznie tu zgromadzonych, ale przede wszystkim, o co was bardzo proszę, to wielkie brawa na przywitanie dla naszych bohaterek i bohaterów, kandydatek i kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych. Powiem wam, że dawno nie pamiętam tak dużej energii. I każde wybory są inne. Każdy mają swoją specyfikę, ale wybory samorządowe są tymi wyborami, gdzie jesteście najbliżej ludzi. Często, kiedy z wami rozmawiam, to mówicie o tym, jak dzisiaj województwo świętokrzyskie się zmienia. Jak zmienia się pod kątem jego sympatii politycznych. Bo przed wami bardzo trudne zadanie, tu nikt nie ma wątpliwości. PiS dalej uważa, że województwo świętokrzyskie jest jednym z jego największych bastionów. Ale myślę, że 15 października ludzie pokazali PiS-owi pierwszy raz, że nie może być taki pewny. Mimo, że 15 października PiS tutaj wyciągnął największe działa. Przywiózł samego naczelnika Jarosława Kaczyńskiego. Stracił 2 mandaty. Jestem przekonany, że po tych wyborach straci władzę w Sejmiku Województwa. I moi drodzy, to, co jest chyba najpiękniejsze, bo my oczywiście posłowie, ministrowie, mamy kontakt z ludźmi, ale dzisiaj to wychodzicie i widzę to i w mediach społecznościowych i rozmawiam, kiedy robicie door to door. Rozmawiając z ludźmi, nawet ci, którzy byli jeszcze nie tak dawno tak wielkimi naszymi przeciwnikami, którzy często nazywali nas odzdrajców, dzisiaj potrafią z nami rozmawiać. I słuchajcie, to się nie bierze znikąd. Wystarczyła jedna rzecz. Odcięcie ich od tej wielkiej, niemiłosiernej propagandy, jaka była w mediach rządowych. Jest z nami między innymi autor tego, Bartek Sienkiewicz. Bartek. Słuchajcie, Bartek myślę, że jest jednym z najbardziej znienawidzonych osób w państwie przez PiS. Ale to, Bartku, potraktuj jako naprawdę wielki komplement, bo jest to zaszczyt. I słuchajcie, Bartek, jak wiecie, on nie przełożył wajchy z jednej propagandy na drugą. Dał ludziom tylko dostęp do informacji, normalnych, rzetelnych informacji, z których sami mogą wyciągać wnioski. I to wystarczyło. To już mamy za sobą, ale wiemy, że wielu ludzi jeszcze się bało i boi się również w województwie świętokrzyskim. Ale to też się pomału zmienia i między innymi kolejna osoba, z którą myślę, że Bartek mógłby przekazywać w sztafecie wyścigu, kogo bardziej nie lubi PiS, pałeczkę, Adam Bodnar, który dzisiaj zmienia... Jeszcze wiele przed panem ministrem, ale już bardzo wiele zdziałał. Wiarygodność między innymi na arenie międzynarodowej. Zmiany w sądownictwie takie, że w końcu zaczynamy być traktowani jako państwo demokratyczne i dzięki temu też mamy środki unijne. I co też bardzo ważne dla nas tutaj na dole, że w końcu wierzymy, że prokuratura będzie prokuraturą, która nie będzie tu stosowała niewygodnych śledztw, że przede wszystkim będzie ścigała bandytów, a nie ich ofiary, jak to często było do tego momentu. I moi drodzy, wymieniłem 2 ministrów, którzy muszą naprawiać państwo. Oni sięgają w tył, żeby spojrzeć w przód. Ale budujemy też od podstaw, coś nowego. I myślę, że tutaj dużą, jeśli nie największą inspiracją może być pani minister Marzena Okła-Drewnowicz, budująca świetny system. Świetny system dla seniorów.
Ja wiem, że wy inspiracji nie potrzebujecie, bo to wystarczy na was spojrzeć. Ja widzę tą wielką determinację w was, bo wiecie, jak ważne są to wybory. To jest ten tak zwany drugi krok. Pierwszy zrobiliśmy 15 października i to nie było wcale łatwe. Mieliśmy wielką machinę państwa przeciwko sobie. Ogromnie skorumpowanych i złych ludzi. Ludzi bezwzględnych. Ale udało się. Uważam, że kolejne wybory i ten drugi krok będzie też na odczarowanie województwa świętokrzyskiego. I wiecie co? Myślę, że będę tutaj wyrazicielem opinii wszystkich. Panów, państwa, ministrów, posłów, wszystkich, którzy dzisiaj weszli i widzą od wewnątrz to, co się działo przez ostatnie lata w państwie. Wiedzieliśmy, że ono było złe. Wiedzieliśmy, że ono było zepsute. Ale nie wiedzieliśmy, że ta skala zepsucia i degeneracji była aż tak wielka. I wiecie co? Zapewniam was, że tutaj w województwie świętokrzyskim jest to samo. Że kiedy później, wiosną, będzie nowy zarząd województwa, wyjdą te same nieprawidłowości, te same rzeczy. Bo wiecie, jakbym miał określić trzy przymiotniki. Z czym wam się kojarzy PiS w województwie świętokrzyskim? Dla mnie na pewno z niekompetencją. Bezprawie. Obuda. To jest kolejna rzecz, którą zaraz udowodnię. I trzecie, bezwzględność, zupełna bezwzględność. Kiedy mówimy o niekompetencji, to wystarczy spojrzeć, szukam na sali, widzę kilka znajomych twarzy z Ponidzia. Wystarczy spojrzeć na uzdrowisko Busko-Zdrój. Kiedyś kura znosząca złote jajka. Coś, z czego byliśmy wszyscy jako mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Buska, nie tylko Ponidzia, ale wszyscy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, bardzo dumni. Coś, co dzięki Donaldowi Tuskowi zostało oddane nam, mieszkańcom, zostało skomunalizowane. I ta świetna spółka dzisiaj przez tak nieudolne zarządzanie została doprowadzona niemal do bankructwa. I gdyby nie pomoc z naszych podatków, pieniędzy publicznych, oni ją by rozłożyli. Druga sprawa, niekompetencja, chociaż mam wątpliwości i patrzę na ministra Bodnara, bo też prokuratura powinna to sprawdzić. Pamiętacie pieniądze covidowe dla przedsiębiorców? Widzę Sławka Gongorowskiego, który przedsiębiorcą jest i pewnie wielu jego znajomych wie, że bardzo wielu potrzebujących przedsiębiorców po te środki chciało sięgnąć. Znamy z mediów sytuację. Oczywiście wielu tych pieniędzy nie dostało, ale dostali znajomi Królika. I to jest cały PiS. I po to idziemy, żeby właśnie z tym skończyć. Drugi zarzut. Obuda. Wiecie co? My wiemy, że jako Polacy często mamy problem, i to szczególnie w ostatnich latach, jako wspólnota. PiS nas bardzo podzielił. Ale ja rozumiem te podziały w Warszawie. Wydaje się, że nie powinno być tych podziałów na dole. Gdzie wszyscy przecież się znamy. Gdzie robimy zakupy w tych samych sklepach, kiedy znają się nasze rodziny. Wydawałoby się, że powinno być nam łatwiej się dogadać. Przecież ile razy mówimy, że drogi, dziury, ulice nie mają barw politycznych. I rzeczywiście tak powinno być. Ale co zrobił PiS? To PiS wprowadził ideologię do samorządu. Za coś, za co wszyscy się wstydzimy. To powiaty, w których rządził PiS, to sejmik województwa przyjmowali uchwały antymniejszościom seksualnym. Uchwały, za które my się wstydzimy i przed którą oni się musieli tłumaczyć w Komisji Europejskiej. Uchwały, które zablokowały nam środki z funduszu norweskiego. I wiecie co? Ci pseudopatrioci, ci ludzie, którzy mówili, że walczą o polską rodzinę, że walczą o pamięć, o patriotyzm. Mają te słowa na ustach, ale co potrafili zrobić? Wielką libację w Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. I to jest największy przykład ich cynizmu i obudy. I też po to idziemy, żeby z tym skończyć. I ostatnia rzecz, moi drodzy. I tu wy musicie mieć jeszcze więcej determinacji i jeszcze więcej odwagi, bo oni potrafili zastraszać ludzi. Ludzie dalej u nas w regionie, ci, którzy pracują w instytucjach zarządzanych przez PiS, zwyczajnie się boją. To tutaj, jeśli ktoś z urzędników, nie robi wpisów w mediach społecznościowych, wystarczy, że polajkuje zdjęcie polityka, który jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, jest szykanowany. I wiecie co? Najlepszym przykładem tego jest, znowu sięgnę do Ponidzia, pacanów. Zazwyczaj ludziom w Polsce z czymś innym się kojarzy, z pięknymi bajkami, koziołkiem, matołkiem, ale nam i ludziom tutaj kojarzy się dzisiaj z bezwzględnością PiS.
to tutaj urzędniczka Poczty Polskiej, kiedy zobaczyła pana ministra i powiedziała mu, jako obywatelka, co ona sądzi o ich rządach, wiecie, co by każdy z nas zrobił z polityków Koalicji Obywatelskiej? Próbowałby z nią rozmawiać? Spróbowałby ją przekonać do swoich racji? Być może poddać się refleksji, gdzie ja robię błąd? U niego nie było refleksji. Wiecie, co chciał zrobić? Pierwsze, co wystąpił, żeby ją zwolnić z pracy. Czy to jest państwo demokratyczne? Czy dzisiaj w województwie świętokrzyskim na to zasługują nasi mieszkańcy? Nie. I moi drodzy, powiem wam jedno. 15 października udało się uratować Polskę. Jestem pewny, że 7 kwietnia uratujemy województwo świętokrzyskie. I tego wam życzę. Idziemy po zwycięstwo.